Jestem żywym potwierdzeniem teorii profesora Baumana, ale nie tej o płynnej nowoczesności, tylko tej, że żyjemy jako wędrowcy. No, 10 dni już jeżdżę między Warszawą, Krakowem, Łodzią, Wisłą. Teraz wracam do Krakowa i w trakcie staram się coś właśnie napisać. Tutaj się odnieść też do tego tematu, który uzgodniliśmy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że to trochę nawiązuje, jak ostatnio dyskutowałem dzieła takich heideggeriańskich filozofów, w tym tak zwanych nowych komunistów. Tutaj mam czerwoną książeczkę, nie wiem, czy jesteście zapoznani, ale nawet ze studentami w Bremie, bardzo ciekawym zresztą seminarium. On się zajmuje coś politycznym mesjanizmem. Ale chciałbym zacząć od takiej ogólnej uwagi. To znaczy, wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy, wkroczyliśmy po 20 latach od transformacji w jakąś nową epokę. I to zarówno pod względem realnym, bo jest jakbyśmy wprowadzili takie rozróżnienie. Tak? Znaczy, jakby pojawiła, jest jakby nowa rzeczywistość polityczna, która, i jakby pod względem idealnym, to znaczy, pojawia się potrzeba też refleksji, jest wyraźnie zmiana teoretyczna. Tak, zastanowienia się. Ta zmiana między innymi polega na tym, o czym jeszcze chciałem powiedzieć, mianowicie na tym, że no tak, żebyśmy się cofnęli do 1989 roku, to wówczas jakby zapanowały pewne oczywistości. Mianowicie cały ten proces został zinterpretowany jako zwycięstwo demokracji nad totalitaryzmem. I można nawet powiedzieć, że demokracja, która zachodnia, która miała wiele wątpliwości co do samej siebie, nagle się tych wątpliwości wyzbyła. Ludzie, cała lewica w zasadzie zachodnia zamilkła, albo się przekształciła. Ja pamiętam, kiedyś mi jeden z moich kolegów niemieckich wytłumaczył, że bardzo łatwo można rozpoznać dawnych marksistów, bo oni są wszyscy liberałami. Podczas gdy dawni maoiści stali się komunitarianami. Tak, ale to znaczy gdzieś zanikli, tak? Ci krytycy kapitalizmu, krytycy demokracji parlamentarnej. Nastąpiła to, co Samuel Huntington nazwał w tej znanej książce Trzecia fala demokratyzacji. Oczywiście od razu definiowano zagrożenia tego procesu demokratyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej, ale w ogóle na świecie. W Polsce, jak Państwo wiedzą, no, takim słynnym tekstem, który wydaje mi się dosyć trafnie, jakby ujmuje ducha ówczesnego czasu, jest tekst Adama Michnika Trzy totalitaryzmy, ale przyjrzymy do literatury bardziej teoretycznej, to znajdziemy jakby te same ostrzeżenia. Na przykład Huntington w tej swojej książce mówi, że na przykład w tej trzeciej fali demokratyzacji to są te próby demokratyzacji podejmowane są przez przywódców gotowych do zdrady interesu swoich zwolenników, aby doprowadzić do konsensu, do zgody. Także on mówi, że jakby to jest naturalny proces. Jak wiemy, w Polsce ciągle się toczy dyskusja na temat początku naszej demokracji, okrągły stół, tak, i tego, co tam się stało. Huntington mówi, no właśnie to jest tak, że również w krajach Ameryki Łacińskiej bardzo często było tak, że przywódcy, to główne przejście do demokracji to nie była rewolucja. Przypominam, słynna książka François Furet o końcu francuskiej rewolucji. Właśnie kończy się epoka rewolucji. To jest porozumienie elit. Żeby mogło dojść do porozumienia elit, należy wyzbyć się radykalizmu, to znaczy właśnie zdradzić czasami swoich zwolenników. Po drugie, no, pojawia się zawsze taki wątek i znowu, jak wiemy, jest to stały element polskiej rzeczywistości politycznej, no co zrobić z przeszłością. On mówi tak, w pewnych aspektach sprawiedliwość i prawda były zagrożeniem dla demokracji, pisze Handel. No znowu, to jest też wątek, który się pojawia w latach 90. To też było intensywnie dyskutowane. Jedni domagali się prawdy i sprawiedliwości, a inni mówili, że po pierwsze, nie wiadomo, co to jest, prawda, a po drugie, oczywiście właśnie, że ta demokracja, szara demokracja,
prawda? Ma swoją cel. Ale jeżeli teraz byśmy to podsumowali, to oczywiście wtedy pojawiają się już pewne zagrożenia na horyzoncie. Teraz jednym z najbardziej charakterystycznych artykułów, Państwo wiedzą, słynny był taki artykuł Farida Zakari na temat nieliberalnej demokracji. To znaczy jakby troszczono się, ta główna troska była o liberalizm, a nie demokrację. W tym artykule Zakaria pisze, że jest tak, że może się zdarzyć tak, że będziemy mieli formalny, znaczy demokrację, ale właśnie konstytucjonalizm, instytucje, to filtrowanie, powiedzmy, woli demosu, narodu nie będzie dostateczne, że będą to takie, że używamy termona, to totalitarne demokracje. Wszyscy pamiętamy, to trochę znowu to pojęcie zanikło, właśnie populizm potem groził. A drugą rzeczą, o którą wówczas mówiono, to jest właśnie jakby ta, i ostrzegano przed tym kraj Europy Środkowej, zbyt dużo polityki w gospodarce, wielka siła państwa. Ja nie będę tego rozwijał, wszyscy pamiętamy, jest to pytanie, się zajmowałem pytaniem w swojej książce Demokracja peryferii, dlaczego jakby stało się oczywiste również w Polsce, że po komunizmie jedyną filozofią publiczną, możliwą jest liberalizm. To można jakby w ten sposób wyjaśnić. Pojawia się wtedy oczywiście ta cała taka rozbudowana dosyć ideologia społeczeństwa obywatelskiego, która ma być taką sferą parapolityczną, taką sferą, w której w zasadzie nie ma walki o władzę, to jest pochlebie demokracji, kompensuje pewne problemy związane z rynkiem państwa. I teraz, jeżeli byśmy wrócili z tamtej epoki do czasów współczesnych, to widzimy wyraźnie, że dzisiaj się jakby inaczej identyfikuje zagrożenie. Na tak zwanym zachodzie, ale to dotyczy nas. Mianowicie, znowu nie będę tego bardzo rozwijał, ale to powiedzmy, że to jest pod hasłem postdemokracji. I pewne zjawiska, które występują w polskiej polityce, ja pisałem o tym w swojej publicystyce, analizując rządy Platformy, które wydaje mi się, że to jest rzeczywiście trochę nowa jakość w polskiej polityce, że ma cechy właśnie takiej postdemokratycznej rzeczywistości. Czym jest ta postdemokracja? To postdemokracja, tutaj mam książkę taką, do Colina Croucha, bardzo wybitnego lewicowego socjologa, politologa, która, jeżeli się to czyta, to widać, że pewne cechy, które w Polsce również występują gdzie. Otóż postdemokracja nie jest niedemokracją, tylko jest taką sytuacją, w której mamy formalne instytucje, rodzaju wybory, parlament, wszystko jakby działa, wszystkie instytucje formalne demokracji są zachowane, ale one tracą sens. Na przykład wszędzie widzimy upadek roli parlamentu. W Niemczech, możemy o tym porozmawiać, jak wiadomo, jest walka w tej chwili toczącej się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chodzi o to, że w związku z mechanizmem stabilizacyjnym jakby Bundestag traci swoje uprawnienia. W Polsce pojawia się w ogóle taka idea, że po co parlament, wystarczą grupy fokusowe. W Polsce po każdej dyskusji parlamentarnej w zasadzie media wyśmiewają polski parlament jako niekompetentny, rodzaj cyrku niepotrzebnego i tak dalej. Czyli pewna instytucja zasadnicza dla demokracji parlamentarnej traci znaczenie. Ale też inne wybory. Wybory również stają się czymś takim. Colin Crouch w tej swojej książce bardzo trafnie zauważa, że jest to, wynika też inni autorzy, wynik też przeniesienia myślenia w kategoriach ekonomicznych do sfery politycznej. Na przykład to wiemy wszyscy, że dzisiaj w polityce, żeby wygrać wybory, trzeba mieć dobry PR, że to się sprzedaje się politykę, polityka jako markę i tak dalej. Także
Sytuacja jest jakby odwrotna. Dzisiaj nie martwimy się o liberalizm, o prawa mniejszości, o prawa jednostki, tylko nagle pojawia się pytanie, a co z demokracją, a co z demosem, a co... Nawet nie martwimy się kwestią milczącej większości, tak? Tylko właśnie jakby istotą tego ustroju. A po drugie, dzisiaj dla wielu tych myślicieli myślę, że to jest trafna obserwacja, chociaż nieprzypadkowo jest to, że artykułują to głównie lewice dzisiaj. No to jest kwestia nie ochrony gospodarki, autonomii rynku przed polityką, politycznością, tylko odwrotnie. Jest to kwestia ochrony polityki, jej swoistego etosu, jej logiki, tak, opisywanej przez klasyków, przed myśleniem ekonomicznym, przed ekspansją ekonomiczną. Teraz można na poziomie politologicznym pokazywać różne zjawiska, które znamy też z Polski. No, na przykład takie przekazywanie zadań państwa do firm zewnętrznych, które mają działać na zasadzie rynkowym. Różne te agencje, na przykład pamiętam taką wstrząsającą rozmowę tuż przed śmiercią, katastrofą smoleńską z panem ministrem Stasiakiem. On był takim państwowcem, wychowankiem KSAP-u, no, który opowiadał o tych wszystkich właśnie pomysłach, żeby nie wiem, sprywatyzować służbę celną, więzienia, nawet rdzeń zadań państwowych. To zresztą na przykład było wszędzie. W Niemczech na przykład przekazywano na poziomie miast, przekazywano wszystkie takie miejskie przedsiębiorstwa, prywatyzowano. To jest zupełnie odwrotna tendencja. Stopienie się elit gospodarczych i politycznych, właśnie zmiana charakteru wyboru, no że to no, oczywiście to jest związane też z epoką media, ale to właśnie to przeniesienie marketingu. No w Polsce mamy, to jest tak, że większość politologów zamienia się specjalistów od marketingu politycznego. Obserwuje telewizję, także przeniesienie pewnego sposobu. Pozbawienie decyzji politycznych charakteru decyzji. No bardzo często to jest takie marzenie o technokracji, o rządach ekspertów, tak. Przedsiębiorstwo, które staje się modelem dla państwa. Zmienia się struktura partii politycznej. Koniec etosu urzędnika państwowego, znaczy kogoś, kto spełnia również pewne ważne funkcje w organizacji gospodarki, ale kieruje się zupełnie innym interesem. No tak jak, prawda, kiedyś mieliśmy ciągle w jakimś zakresie w Niemczech mamy takiego typowego niemieckiego Beamte, tak, urzędnika państwowego. No i oczywiście do tego polityka wizerunkowa. Tutaj jest tak, że jeżeli polityka traci kompetencje, to może się skoncentrować na budowaniu marki. Tak? To wszystko, co się też w Polsce, znowu nie będę tego rozwijał, Państwo pamiętają dyskusję o postpolityczności, polityki ciepłej wody w kranie i tak dalej. Najogólniej można powiedzieć, że następuje jakiś uwiąd czy erozja polityki, która polega na zaniknięciu demosu i ten proces wydaje się, że następuje w Europie jeszcze szybciej. To jest oczywiście też związane z podważaniem suwerenności przez procesy globalizacji, ale może o tym powiemy w dyskusji. No jest to związane oczywiście z faktem projektu europejskiego, który jest projektem elit. Od lat się cały czas toczą dyskusje o deficycie demokracji na poziomie europejskim, ale jest kompletnie, oczywiście on jest, nie jest tak, że on jest przypadkowy, tak, tylko dlatego, że nie ma ludu europejskiego, czy nie ma narodu europejskiego, a zazwyczaj się mówi, że trzeba go dopiero wytworzyć. Pojawia się na przykład niezwykle charakterystyczne w tym przypadku takie myślenie neokolonialne. No, pan minister Sikorski w słynnym przemówieniu w Berlinie mówił o niezbędnych narodach, że Niemcy stały się niezbędnym narodem w Europie. Na to słucha się od razu pytanie, które narody są zbędne, tak? Które narody, cała na przykład ta dyskusja, jak się przeczyta też prasowe wokół przymuszania Irlandczyków do podjęcia właściwej decyzji, jest tutaj charakterystyczna. I teraz to są jakby przemiany w tej sferze instytucjonalnej, badanej, w sferze polityki, badanej przez nauki polityczne, też przez socjologię, ale z drugiej strony oczywiście pojawia się też, i tutaj przechodzimy do filozofii, tak? Pojawia się jednak nowy nastrój, tak? W filozofii.
Mianowicie także dla filozofów demokracja nie jest już dzisiaj czymś, nie jest aksjomatem, tak? Nie podważalnym, jak wiemy. Otóż i tutaj może potem to rozwiniemy, ale to ci nowi filozofowie polityki, głównie Francuzi, jedni bardziej często o przeszłości radykalnej, a często jakby nadal radykałowie. Znaczy to, co się wszystko odbywa pod hasłem rozróżnienia między politycznością a polityką, jest moim zdaniem i jakąś próbą reakcji, czy refleksji, czy stworzenia też pewnych kategorii pojęciowych, które pomogłyby nam po pierwsze opisać sytuację obecną, ale też wyrazić, no zastanowić się, co mianowicie w tym procesie postdemokratyzacji z polityki zostaje stracone. I teraz, jak Państwo wiedzą, no, trudno jest tych wszystkich myślicieli bardzo różnych ująć jedną charakterystyką. Są takie próby, na przykład bardzo dobra książka Olivera Marquarda, który usiłuje pokazać, że no jednak taki wspólna podstawa, to jest taka właśnie podstawa trochę post-Heideggerowska, no ten Heidegger jest oczywiście przetworzony, mianowicie, i że polityczność jest rozumiana trochę jako taki warunek polityki. Polityka to jest to wszystko, no te jakby normalne praktyki polityczne, instytucje, reguły, to co badają politologowie, partie polityczne. I rzeczywiście jak się czyta prace socjologów, politologów takich jakby pięciu tradycyjnych, to ma się takie poczucie, że oni chwytają istoty pewnych procesów politycznych. Tak, to jest w Polsce, tak, że kiedyś byłem przed badacze partii, zawsze twierdzili, że partie to muszą wyrażać pewne interesy społeczne. A te interesy społeczne dadzą się zidentyfikować, bo społeczeństwo się składa z jakichś takich grup, czy warstw, czy klas. Otóż to wszystko jakby jest tutaj podważone w tym myśleniu o tym, czym jest polityka. Jest spojrzenie też, jakby wyzwolenie z tego myślenia politycznego, w którym polityka jest rozumiana, a w tradycji socjologii tak było przynajmniej od Parsonsa do Lumana, jako podsystem społeczny, jako część społeczeństwa, jako zakorzeniona w tym, co społeczne. I tutaj, no właśnie, drugi element, który się powiada, znaczy z jednej strony jest to odwrócenie tego myślenia. No, powiedzmy Lefort, który mówi, że w gruncie rzeczy, żeby społeczeństwo istniało jako społeczeństwo, musi mieć formę polityczną. Bardzo często koledzy socjologowie się zapytają, co to jest społeczeństwo polskie, to oni myślą, że to jest ludność polska objęta. To się mówi taka, jest kontenerowe pojęcie społeczeństwa. Otóż prawda, tak naprawdę społeczeństwo nie istnieje, ono oczywiście jest tylko jakąś imaginacją. Teraz można powiedzieć, ono może istnieć tylko o tyle, o ile ma pewną formę polityczną. Tak? To właśnie ja akurat Lewota z tych myślicieli najbardziej cenię, uważam, że to jest niezwykle trafne, tak jakby powiedzieć. Ale to ta rekonstrukcja polityczności oznacza również, znaczy pokazanie, że istnieje coś takiego jak taka polityka wyjątkowa, tak, ustanawiająca coś. Polityka jako zdarzenie, znowu nie będę tego rozwijał, ale to bardzo dobrze, myśmy wczoraj dyskutowali trochę na temat Solidarności. Solidarność była polityką wyjątkową. Następnie, że jest to, wprowadza się tutaj bardzo dla mnie istotny, interesujący motyw, mianowicie taka krytyka tych wszystkich ujęć konsensualnych polityki. Tak? Polityka zbudowana jest, po pierwsze właśnie nie jest oparta na żadnych fundamentach. Teraz z jednej strony mamy tą tradycję wychodzącą się od Arendt, w którym władza i polityczność to jest coś, co się powstaje między ludźmi i ma charakter łączenia i asocjacji, ale z drugiej strony jest ta tradycja tu Schmidta, która no, dzisiaj oddziaływuje właśnie szczególnie też po lewej stronie, no, że każda polityka zbudowana jest na pewnym konflikcie,
istnieje. Ponieważ też społeczeństwo jako całość istnieje poprzez swoje podziały. Tak jest w Polsce, tak? W Polsce, jak Państwo wiedzą, mamy bardzo ostry podział, który nie znosi pewnego typu jedności. Teraz należało często też, publicysty, często dziennikarze pytają o ten problem. W jaki sposób my możemy istnieć, będąc tak podzieleni, tak? Wśród tych nowych interesującą jest też tutaj kwestia, która pewnie filozofów szczególnie powinna interesować, że ta nowa refleksja na temat polityki łączy się z kwestią stosunku do tradycyjnej filozofii politycznej. Jakby znowu ci myśliciele są bardzo niejednoznaczni. Tak? Jedni, na przykład właśnie Lefort mówi, że jego zamiarem jest odnowa filozofii politycznej. Inni są krytyczni wobec, tak? że filozofia była zawsze konkurentką polityki. No, jest wątek zresztą od Arendt pochodzący. Tak? Już Platon chciał w zasadzie politykę unicestwić. Jako coś, dlaczego? No bo chciał ją oprzeć na pewnych fundamentach niezmiennych. Bardzo często filozofowie w gruncie rzeczy, no, jest cała ta wielka tradycja też pokantowska, że to jest, prawda, ta filozofia praktyczna, polityczna, no to jest w zasadzie zastosowana etyka. I teraz wśród tych myślicieli polityczności, innego sposobu rozumienia polityki, które no, oczywiście znaczy buduje się na takich myślach, no, właśnie jak Schmitt, ale też w jakimś sensie Max Weber i tak dalej, no są ci nowi komuniści. Bardzo ciekawa formacja. Tutaj jeden z dziennikarzy angielskich napisał dzisiaj: widmo krąży po świecie akademickim, widmo nowego komunizmu. I że ten światopogląd, który był źródłem cierpień, biedy i nędzy, przyniósł więcej ofiar śmiertelnych niż faszyzm i nazizm, zbiera się do siły do powrotu. No i kogo wymienia tutaj? I co więcej, aspiruje do pewnej władzy politycznej. No, wymienia Żyszka, Badiou, Harta, Negri, Vadimo, Alessandro Russo, Judith Balsa i tak dalej. Często to są właśnie maoiści. Interesujące jest to, że nie ma wśród tych myślicieli Niemców, bo to też jest. Także no nagle, tak jak tutaj pojawia się, co są odwołania, próba obrony Mao, rewolucji kulturalnej, paryska komuna wróciła jako, tak, panie profesorze, ludzie i różne inne takie rzeczy, których myśleliśmy, że już nigdy nie, do nich nie wróci, nie wrócą w akademii. Zabudowane wracające. Teraz jakbyśmy ocenili to zjawisko, no znowu nie mamy, jeżeli się to czyta, no po pierwsze ja bym powiedział tak, jest jedna taka warstwa, która jest niezwykle interesująca, również u Żyszka, mianowicie no Żyszek jest, który jest nazywany też Boratem filozofii, jak Państwo wiedzą, albo najbardziej niebezpiecznym filozofem. No różne są, jedni uważają, że jest za kabareciarza, no, że to jest człowiek oczywiście, który... Ale oni, no Badiou, który ma teraz 75 lat, kiedyś niedawno był w Berlinie, został bardzo źle w zasadzie przyjęty. No, niektórzy tak, że to bastard filozofii, tak, także to są ludzie oczywiście wywołujący kontrowersje. Ale teraz jakby to, co można z tego wyczytać. Otóż ja bym powiedział tak, że niezwykle czasami trafne obserwacje tego myślenia mainstreamowego, tak, którym nazywamy, nie wiem, liberalnym czasem, albo postmodernistycznym liberalizmem. Tak. Mianowicie no, u Badiou znajdziemy na przykład taki krytykę humanizmu. Tego. Znaczy jest taki jego esej, który mówi, że człowiek nie przeżył, tutaj pan profesora Polińskiego może to urazi, ale prawda? Nie przeżył, człowiek nie może przeżyć śmierci Boga. Kim jest człowiek? Tak, jeżeli Bóg umarł, człowiek jest tylko cierpiącym zwierzęciem. I do tego dochodzi bardzo ciekawa potem analiza w zasadzie tych wszystkich rzeczy, no, takiego humanizmu, tak, który i ekologizmu, który dzisiaj, jak wiadomo, no, jest też bardzo taką ważną ideologią, a to źródłem motywacji dla wielu ludzi. Tak? Także on mówi o humanizmie animalnym niż zwierzęcym. No dalej jest to krytyka, na przykład u Żyszka są takie krytyki
ludzi, które on nazywa liberalnymi komunistami, w rodzaju George'a Soros, wiadomo, że przeszedł pewną konwersję. Tak? Znaczy takie, to, że Zjednoczone, z jednej strony właśnie to są przedsiębiorcy, a z drugiej strony, zdaje się, że na jednej sesji, bo o tym mówi, no, chodzi o to, żeby oni byli społecznie odpowiedzialni, zaangażowani przeciwko biedzie, głodowi, apartheidowi i tak dalej. To są, dalej jest to krytyka i pokazywanie pewnych granic, czy takiej dialektyki tolerancji. W Polsce mam taką książkę napisaną przez Ryszarda Lebutko, Nie lubię tolerancji, która chodzi o taki skandal, prawda, że to było atakowane i w prasie. Otóż po lewej stronie dzisiaj znajdziemy podobne analizy jakieś pewnego typu hipokryzji. Tak? Kochajmy swojego sąsiada, ale byle on był daleko. To wszystko oczywiście są bardzo trafne obserwacje. Znowu nie można, znaczy socjologicznie można pisać, że stosunek do mniejszości islamskich w Europie Zachodniej, które z jednej strony chce się im pozwolić na to, by byli inni, ale muszą być innym udomowionym. Tak? Muszą być inni tak, żebyśmy nie mogli ich zaakceptować. Wreszcie jest też to w tym krytyka takiego radosnego permisywizmu, który w Polsce też jest bardzo, prawda? I tutaj na przykład Żyżek mówi tak, jakiś dziennikarza, wiesz czego się boję, tej postmodernistycznej, permisywnej, pragmatycznej etyki seksualnej. To jest straszne. Oni twierdzą, że seks jest zdrowy, jest dobry na serce, na krążenie krwi, że cię odpręża. Oni nawet twierdzą, że pocałunek jest dobry, bo rozwija niektóre mięśnie. To jest straszne, mój Boże, tak? No tutaj więcej takich rzeczy można znaleźć. Baduje napisał książkę o miłości przeciwko seksowi. Tak? Czyli to, jak powiedział, ta filozofia publiczna, która w Polsce jest instytucjonalizowana w postaci, nie wiem, Kuby Wojewódzkiej, jako autorytetu dla młodzieży, no jest dzisiaj dekonstruowana, czy krytykowana, czy odrzucana właśnie z pozycji lewicowych. Tak? Z prawicowych oczywiście. Cokolwiek. Natomiast oczywiście jest w tym wszystkim też dużo hipokryzji. Bardzo ciekawej takiej polemice Żyżka przeciwko Sloterdijkowi, który też w Polsce staje się modny, o którym Żyżek zawsze mówi, Sloterdijk, bardzo ciekawe, to wszystko, jak dojdziemy do władzy, znajdzie się w gułagu. Tak, to niby jest taki żart, ale ten żart ma swoje, nie byłby taki pewny. Otóż on mówi, w elemencie tak, ponieważ Żyżek napisał taką, Sloterdijk napisał taką książkę, czas i złość. I tam jest taka teza, że te wszystkie, prawda, że te wszystkie ruchy radykalne, emancypacyjne, no to w zasadzie kierowane są resentymentem. Nie jest to bardzo oryginalne, ale sama analiza jest bardzo ciekawa. No i Żyżek mówi, no ale skąd się to bierze? Dlaczego Sloterdijk dezawuuje wszelki globalny projekt emancypacyjny jako projekt zawiści resentymentu? No i mówi, to jest dlatego, że on jest sam kieruje się resentymentem, że on nie może, że obiektem zawiści Sloterdijka jest cud etycznej uniwersalności, który nie da się sprowadzić do zniekształconego efektu niższych liwidialnych procesów. Tak? Czyli to, co jest takiej też postfreudowskiej, czy postlakanowskiej lewicy, że ona właśnie bardzo często sprowadza jakieś zjawiska polityczne, kulturowe, no do tej sfery liberalnej. Jeżeli to robi Sloterdijk w stronę lewicy, no to jest oburzenie. No i oczywiście w tym wszystkim pojawia się jeszcze taki element rehabilitacji przemocy. I to uważam, że też jest jakby nowy. Także taki z artykuł w piśmie Merkury, Żyżko się nazywa Trochę terroru nie zaszkodzi. I on niby gra, jakieś widziałem zresztą jego wykład w Nowym Jorku, gdzie on obronił stalinizm przed studentami amerykańskimi. Oni nawet tego nie zauważyli, bo tam były dowcipy, wulgaryzmy, to wszystko było taki happening. Ale tak naprawdę, no to tutaj się mówi, nawiązując znowu do Benjamina, tak, jego słynnego traktatu o przemocy, istnieje coś takiego jak święta przemoc,
czyli rewolucja, święta przemoc, który niszczy prawo, jest oczywiście też ta przemoc mityczna, to też Derrida o tym pisał, ustanawiająca prawo, w każdym porządku istnieje moc i przemoc, na pewnym się zgodził, no ale jest właśnie, i to mówi, oni mówią w pewnym momencie, to co zanika właśnie w demokratycznej, zinstytucjonowanej demokracji, to jest terrorystyczny potencjał. Badiuje tutaj mówi o swoim Żyżku, o sobie o Żyżku, my jesteśmy filozofami terroru, tak, że Żyżek cytuje w jednej z tej książki, która wyszła też po polsku o przemocy, cytuje Jeffersona i mówi, trochę rebelii tu i tam to dobra rzecz, to lekarstwo, to jest dobre w państwie rządu, Boże broń byśmy kiedykolwiek mogli być 20 lat bez takiej rebelii. Drzewo wolności musi od czasu do czasu zostać odświeżone krwią patriotów. I tyranów, to jest naturalny nakaz, tak? No, krytycy mówią, że ta święta przemoc, że to w ogóle ta idea rewolucji jest raczej z Mussoliniego niż z Marksa. Oni się trochę boją własnej odwagi i tam Żyżek, jak pan ktoś zajrzał tej książki o przemocy, to się kończy na zasadzie tym, że on mówi, że należy, że czasami nic nie robienie jest bardziej radykalne, tak? Bo tam do tego ruchu Occupy się zwraca, że lepiej czasami nic nie robić. Teraz ostatni punkt, o którym chciałem powiedzieć, no jeżeli to przeczytamy, jak mówię, ta grupa tych nowych komunistów, bo nie wszystkich tych myślicieli polityczności, polityki powinniśmy do tej grupy zaliczać, tak? Oprócz tych, którzy się do tego przyznają, ale jeżeli byśmy popatrzyli, przeczytali, to można oczywiście odszukiwać tam czasami no, różne sprzeczne również diagnozy sytuacji. No, sama sprzeczna idea jest czasami, tak z jednej strony się mówi, że ta polityczność, czy ten wymiar polityczności ujawnia się w sytuacji, w której, no tak można powiedzieć, jak po Baumanowsku, właśnie wszystko staje się płynne, nie ma żadnych stałych tożsamości, nie wierzymy w żadne absolutne wartości. Co prawda potrzebujemy fundamentów, ale wiemy, że one nie są naruszalne. Także no to jest też, często się mówi, że to jest myślenie polityczne postmetafizyczne. Natomiast z drugiej strony właśnie bardzo często tych myślicieli znajdujemy oni idą tutaj śladami i Arendt, i Schmitta, no taka właśnie teza o neutralizacji tego, co polityczne, kolonizacji poprzez ekonomię, przez gospodarkę, przez to, co społeczne. Więc to jest jakby sprzeczność między tymi dwoma diagnozami. Z drugiej strony mówi się też, że następuje kulturalizacja polityki, to znaczy, że dyskusje polityczne i sprzeczności czysto polityczne w takim, no właśnie, schmittiańskim sensie zostały zamienione w konflikty kulturowe. Ale jednocześnie no, jest też taka teza, że następuje upadek tych tożsamości zbiorowych, no, co jest oczywiście niezgodne no, bo, no, ze sobą. Następnie oczywiście jest taki, to zawsze było lewicy już od wielkiego czasu, znaczy tak zwane poszukiwanie podmiotu. No, czy istnieje jakiś podmiot, który może dokonać przemiany? My zadajemy sobie to samo pytanie po tak zwanej prawej stronie w Polsce, tak? Czy jeżeli mamy postdemokrację, czy istnieje możliwość zmian, tak? Uważamy, że jest to sytuacja niedobra, czy istnieje jakakolwiek możliwość. Skąd, jaka byłaby to siła, w jaki sposób taki podmiot mógłby się ukonstytuować. I teraz wydaje mi się trafne, że oni pokazują, że to nie jest też tak, że właśnie jak często myśleli socjologowie, można by to odnieść do ruchu Solidarności, że ten podmiot polityczny już istnieje przedtem, że on się ujawnia dopiero w pewnej sytuacji. No, tak jak ci ludzie, ruch Solidarności w pewnym sensie ukonstytuował się dopiero wtedy w Stoczni Gdańskiej. Dalej jest oczywiście też takie, właśnie, bo ponieważ tu się mówi też o antagonizmie, o konalności, można zadać pytanie, czy takie ukonstytuowanie się podmiotu politycznego nie zakłada wtedy jednak wiary w jakieś mocne wartości. Tutaj akurat ta krytyka by się nie odnosiła do Badiou, który moim zdaniem to trafnie mówi, że
polityczność polega na tym, tak? Jest jakoś związana z prawdą, prawdą, zdarzenie, które niesie pewną prawdę, która jest jakoś tam wciąż. Już kończę. Tak? Dalej, ostatnia rzecz, jest tam gdzieś u tych myślicieli taka idea jakiejś nowej międzynarodówki, na przykład Czeczek mówi o sojuszu nietolerancyjnym, że ci wszyscy nietolerancyjni w różnych krajach powinni, którzy zwalczają ten taki los, powinni się, i na tym polega taka uniwersalna emancypacja. No więc to jest. Natomiast to, co oczywiście wtedy zanika, to znowu inne rozpoznanie, które mi się bardzo wydaje trafne i odpowiada moim poglądom, że tak naprawdę wszelka polityka jest lokalna. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia z elementem uniwersalnym, to ta uniwersalność wciela się w pewnej lokalności. I to znowu jest ciekawe, bo znowu po tej lewej stronie odrzuca się, mimo wszystko odrzuca się te podmioty, które w nowoczesności spełniały narody na przykład, suwerenne państwa narodowe. Dzisiaj Państwo wiedzą, ja zacząłem od tych procesów globalizacji, jest ta wielka dyskusja na temat, na ile jest możliwa suwerenność, ale ta dyskusja o suwerenności jest jednocześnie dyskusją o demokracji, no bo można powiedzieć, zgodnie z panem, każda wspólnota musi być jakoś tam ograniczona. Teraz jeżeli jakby znosimy to, co widzimy na tym polega problem europejski, że jeżeli istnieje demokracja tam, gdzie istnieje naród czy lud. Ja przypomnę, że czwarty artykuł Konstytucji Rzeczpospolitej mówi, wiedza zwierzchnia Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Tak? Słucham? No, tak mówi. Więc to znaczy, można powiedzieć tak, że demokracja istnieje tam, gdzie istnieje suwerenność konstytuująca prawa polityków, zawierzająca ją w sprawie w sytuacjach skrajnych, oddzielająca je od innych. Jeżeli na przykład powiedzmy tacy myśliciele bardzo wybitni jak Dieter Grimm, mówi, że suwerenność, obrona suwerenności to dziś jest obrona także demokracji. No to można powiedzieć, że no, tego elementu jakby wśród, to jest jak moim zdaniem pewna ślepota jakby polityków Nowej Lewicy, że oni jakby odrzucając te ruchy religijne czy narodowe, nie dostrzegają takiej realności politycznej, te silne podmioty, które rzeczywiście istnieją ciągle w przestrzeni publicznej. A może na tym skończę, a potem może w dyskusji jeszcze odniosę się trochę do polskiej sytuacji.